Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, z okazji Black Friday oraz Cyber Monday do gry zostały dodane nowe promocje. Więc w dzisiejszym odcinku kupimy sobie przecenione oferty, zakręcimy nowymi kołami, ponieważ do gry zostało dodane cyberkoło oraz koło, dzięki któremu mamy trzykrotnie większą szansę na trafienie nowych skinów. Więc wy, moi kochani, w tym momencie zostawcie łapeczkę w górę, a wtedy na pewno uda mi się trafić coś specjalnego. No i oczywiście, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Na weekend zrobiłem sobie troszeczkę przerwę od komputera i nie logowałem się na moje konto, a tutaj, moi drodzy, prawie żem przegapił zarąbistą ofertę, koło cyberofert, gdzie za 90 gemów możemy trafić Battle Angel, Cyborga, Stumble Queen już mam, Stumblebot MK3, Goblin Mech i generalnie są same fajne tutaj skinki. No i oczywiście jeszcze jest koło specjalne, gdzie mamy trzykrotną szansę na trafienie czegoś fajnego. Ametystowa Nynx ma 0,6 szansy, więc chyba to jest sporo. No i oczywiście mamy tutaj jeszcze kilka legend, jesteś kapitan Golden Heart, więc dzisiaj sobie na pewno zapolujemy na coś fajnego. Ale na początku oczywiście standardowo darmowe kółko. I uwaga! Klejnoty? 150? Dosyć sporo? Ach, no skinek nietypowy to Roberto Carlos. Ale nowy skin, którego jeszcze nie mam, losujemy jeszcze raz. No dawajcie czegoś, no dawajcie coś fajnego i uwaga. Zwykły majtek czy jeden żeton? Jeden żeton, słabo. No i ostatnie losowanko oczywiście. Co to będzie? 5 klejnotów dajcie. Albo tego zwykłego skinka też bym... No właśnie, się nie obraził, jednak się chyba obraził na tą gierkę. Dobrze, moi drodzy, tutaj już nie mamy niestety darmowych spinów, ale jak widzicie, mamy kozacką ofertę za 25 euro i tutaj jest gwarantowana skórka specjalna, jeżeli oczywiście wykręcimy wszystkie żetony. Mamy tutaj jeszcze do kupienia oferty z premium, ale my się niestety połasimy tylko i wyłącznie na tą ofertę za 25 euro, więc zostawcie łapeczkę w górę, jak lubicie, jak kupuję takie oferty. 5000 łapek i w następnym odcinku też kupujemy kozacką ofertę. A jak? No i proszę bardzo. I tutaj co to jest? Epicka oferta? Za 2 dolary? Nie, nie, nie. Ja tutaj z tą ofertą się wstrzymam. Może w następnym odcineczku. No to co? Na początku polecimy sobie z cyberkołem. Pierwszy strzał. 5 losowań. No dajcie jakąś legendę. O i proszę. A jednak nie, nietypowy, więc się cieszę, bo tego skinka jeszcze nie miałem. I uwaga... Epicki tego miałem, to jest chyba duplikat, tak jest, pamiętam dobrze. Lecimy dalej i uwaga, o, tego chyba nie miałem. Bardzo rzadki skin, spoko. Coraz więcej tych skinków w moim, ajajaj, w moim kubeczku metalowym. I ostatnia, ostatni skinek to rzadki Wizard, takiego nie miałem. Tak wyglądają moje skinki, więc kilka ciekawych wpadło, więc teraz polecimy sobie szybko z meczykiem. Zagrajmy sobie jeszcze skinkiem, którym jeszcze nie grałem. O, ten kotek mi się podoba, więc go używamy i lecimy. A pierwsza mapa, na której dzisiaj zagramy, jest to, uwaga, okej, Floor Flip. No dobra, całkiem lubię tą mapę, ale chyba, jak widzę, nie ma już indyków, moi drodzy. Mamy 28.11, więc jest szansa, że już zostały usunięte skierki. Dobra. Wychodzę na prowadzenie. Farel pierwszy, nie? Ta Walkiria, kurczę. Frozen Walkiria tutaj ciśnie jako pierwsza, dobra. Te kostki, ja już wiem, jak one się obracają. Dobra, dobra. Farel, jeszcze trochę, nie! Wracaj, 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 kotek! Ja, dziękuję! Jest szansa, że tu już jest po mnie, że to jest po mojej gierce. Ale nie poddajemy się, walczymy dalej. Dobra. Dobra. Nie, dobra, dobra, na luziku. Myślałem, że troszeczkę więcej osób w tym czasie przebiegło. Dobra, panie Yeti. Pypat. Łatwiutko. 5 na 16. Całkiem nieźle. Ale fajny skinek pandy. Ja takiego chcę mieć, więc będziemy dzisiaj, moi drodzy, losowali. Może się uda coś takiego trafić, albo... Chyba, że po prostu ten skinek był jakimś eventowym. Ale za chwileczkę sobie to sprawdzę. Druga mapka to... O, Over and Under. Z indykami, jednak indyki jeszcze są. Dobra, to czyli prawdopodobnie będzie to ostatni dzień, w którym możemy spotkać indyki. Jak ktoś jeszcze nie grał, niech sobie zagra i zobaczy. Dobra, na razie mi idzie całkiem nieźle. Okej. Nie wiem, jakim fartem mi się udało tutaj to zrobić. Dobrze. Panie kotek, jak pan leci przez indyki? O kurde, to się zemści. Chłop górą pocisnął. Nie, dobra.
Myślałem, że wypadnę. Okej. Na spokojnie, Farel, na spokojnie, bo to już tutaj... To jest już chillek totalny. Boczkiem, boczkiem. Cyk, cyk. Okej. Kot zawsze ląduje na cztery łapy, także na chillu totalnym. Let's go! Trzeci na ośmiu. No i kto dołączy do mojej drużyny w następnej rundzie? Czy uda się tej Frozen Valkyrie dobiec? Oj, chyba nie. Oj, chyba nie, bo została tylko i wyłącznie jedna osoba. I uwaga, czy to będzie Yeti, czy Frozen Valkyria? Yeti! Jeju, tamten jeszcze się na brzuchu sunął, no ale niestety nie udało mu się zakwalifikować. Yeti, dwóch Yetich, kotek, panda, super stumble i ktoś tam jeszcze coś zakwalifikował. Trzecia mapa to, o kurcze, Lavaland. No dobra, tutaj postaramy się nie przegrać. Już podciągam rękawy, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, nie? O kurde, panie kotek, ledwo pan doskoczył na tą wysepkę, z tego co widziałem. Okej, hop, na spokojnie, ej. Dobra, Yeti, Yeti wpadł, ale osioł. Dobra, nara, Yeti. Dobra. Okej. Pamiętaj, koty lądują zawsze cztery łapy. I się tego trzymaj, Farelinio. Dobra. Okej, na razie jest gładko. Dobra, Yeti do mnie leci, tak jak myślałem. Okej. 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 To jest chyba najdłuższa gra Lavaland, jaką grałem, szczerze wam powiem. Panowie, wy już powinniście sobie stąd spaść na kulturce, na dół. O kurczę. Nie, ale zepsułem! Myślałem, że doskoczę! Dałem chłopowi wina, no trudno. Następnym razem pójdzie lepiej. Teraz, moi drodzy, się nie przejmujemy niczym. Odbieramy nagrodę z Battle Passu. Okej, odbrana. I mamy tę skórka. Skórka zwykła, oczywiście. I jest to Winter Fancy. Ja myślałem, że to będzie ten pan złodziej. A to był Winter Fancy. No dobra. Wyposażamy oczywiście na dzień dobry. I powiedzieliście mi, że Farel, kup cały karnet, ponieważ będziesz miał na końcu emotkę. Obejmij innych graczy. 30 kosztuje jeden stopień, 3 dni do końca. No musiałbym troszeczkę tych gemów tutaj wydać, nie? No ale bym miał faktycznie kilka jeszcze fajnych skinków. Może w następnym odcinku to zrobimy. Zostawcie łapeczki w górę. W następnym odcinku kupimy cały karnet. Teraz oczywiście bierzemy koło specjalne razy 3. 5 losowań. I odpalamy. 450 gemów poszło. I co to będzie, moi drodzy? Nie gadaj! Tak jest! Coś specjalnego! Kapitan Golden Heart za pierwszym strzałem. Faktycznie te potrójne koło oddaje. Myślałem, że już poleci kolejny skinek, coś specjalnego. No coś specjalnego dwa razy rzędu się chyba nie zdarza, co nie? I mamy tego wspaniałego lotnika. Mega fajny jest ten skinek. I uwaga, epicki. Dobra, dalej lecimy. I proszę bardzo, drugi raz ten sam skin. Tak wyglądają moje skiny. Więc teraz, moi drodzy, od razu wchodzimy, ubieramy kapitana Golden Hearta. Nie spodziewałem się, że go trafię. Naprawdę, myślałem, że prędzej trafimy innego skinka. Miałem coś jeszcze sprawdzić. Chciałem sprawdzić, czy ta panda jest epicka, czy jakiego koloru. Panda, jak widzicie, jest w bluzce, jest epicka. Czy jeszcze w rzadkich jest? A, jeszcze jest taka bez koszulki, rzadka panda. No dobra, mam troszeczkę jeszcze tych skinków niepoodblokowywanych, więc będziemy na nie polowali. Mega się jaram, że trafiłem już coś specjalnego. Więc co, nie ma na co czekać, lecimy z gierką pochwalić się nowym skinkiem. No dobra, zobaczymy, na jakiej mapie pan kapitan Golden Heart sobie poradzi i mamy floor flip. No dobra, już graliśmy tą mapkę. Tym razem floor flip bez indyków. Czy jest ktoś jeszcze takim samym skinem jak ja? Nie widzę. Jestem chyba ja jedyny jako kapitan Golden Heart, więc mam najładniejszy skinek. Kurczę, tutaj z całych... Wow, z całej drużyny! Dobra. Przypał. Farel, biegnij. Tutaj nie ma żartów. Let's go, tak jest.
Kostka się obraca. Jest przypał. Jest przypał! Wiedziałem, że się obróci! Okej. Ale przed nami jeszcze są młotki. No i nieźle. Jak ja to wygram, to w to po prostu nie uwierzę. Okej. Dobra, trampoliny przede mną. Dobra, na triku chciałem to zrobić, nie udało się niestety. Okej. Dobra, dobra, spokojnie. Jeszcze jest szansa to ugrać, moi kochani. 9-10, dobra, dajemy radę. Ja byłem pewny, że już to przegrałem. Naprawdę, 14 na 16. Ledwo, ledwo. O, tutaj niestety chłop sobie nie poradził. Tak jest, tutaj będzie chyba zgon. Albo jeszcze go wyprzedzi. Ale go porobił. To był chyba Leo Messi, miał 10 na plecach, więc zdążył jeszcze wbiec na metę. Okej, a kolejną rundą jest, moi drodzy, może być kosmos. Dawno nie grałem tej mapki. Nie obraziłbym się. O nie! Moi drodzy, tutaj będą mega emocje, ponieważ jest nas bardzo mało. I tutaj każdy będzie bał się zdetonować pierwszego klocka. Okej, mamy klocek pierwszy. Mamy drugi. Okej, spadł. Nie! Powiem wam tak, to jest chyba już po mnie. Albo i nie. Na razie jeszcze dajemy radę. Dobra, tutaj nie było przejścia. Dobra, nie było przejścia. Nie, i spadłem, zaryzykowałem, zdetonowałem im wejście. Dobra. Okej. Ale tu będą teraz dymy, moi drodzy. Nie! Przesadziłem. Oj, przesadziłem. To się na mnie teraz zemści. Chyba, że zdążę przed bananem. Szybko! Farenty pierwszy, nie! Odpadam! Ale odwaliłem numer. Nie udało się niestety wygrać, ale mam nadzieję, że uda nam się teraz wylosować Battle Angel, bo po prostu ona mi się mega podoba. Kolejnych 5 losowań, więc lecimy. No dajcie Angelkę. Ona ma takie kozackie skrzydła. Robin Hood, którego też nie miałem, więc fajnie. Tak! Nie! Najgorzej, jeszcze duplikat. Dawaj Angelkę. Okej. Doktor Zło. Ja go tak nazywam. No please, please, please. O, tego nie mam, nie mam! Mamy cyborga, moi drodzy, legenda. Nowa legenda cyborg, kozacka. I nie gadaj, że... Dobra, już myślałem, że drugi raz poleci cyborg. Tak wyglądają moje karty, które trafiłem. Trafiły się tylko dwa duplikaty, więc jestem mega zajarany. Ja od razu wybieram sobie, moi drodzy, nowego skinka, legendy, cyborg. Jeszcze nim nie grałem. No i postarajmy się teraz coś wygrać. Pierwsza mapa to Tilefall. Kurczę, tutaj na tyle osób. Będzie ciekawie na pewno. Ja od razu lecę. Albo dobra. Dam im się popisać. Okej, czyli ten klocek jest cały, ten cały. Tu jest zielone, dobra. To co? Oni już tak to ładnie zdetonowali wszystko, że wiedzą gdzie iść? Dobra, dobra. Hop! Dobiegłem, dobiegłem! Ale wiksa, okej. To było mega szybkie. Myślałem, że będą się bardziej czaić na ostatni klocek, a tutaj zaryzykowali, przeskoczyli. I runda pierwsza. Nie wiem, ile ją przeszliśmy. 10 sekund? I proszę bardzo, o nie, super slide. Moi drodzy, ja to tylko grałem raz na początku. Nigdy mi tej mapy nie dobierało. Dobra, postarajmy się to jakoś przejść. Mam nadzieję, że tu nie ma jakichś kozaków, którzy znają takie triki, że od razu mnie tutaj wyrolują. Dobra, coś mi się wydaje, że tu chyba po farelskim, moi kochani. Dobra, lecisz na brzuchu, wariacie. Jazda! Jazda, jazda, biała gwiazda. Hop. Rozpędzasz się, Farel, hop. Tak jest. Nie do wiru, nie do wiru. Git. Okej, okay. Przeskoczyłem. Okej, okay. Jest jeszcze szansa to przejść, moi drodzy. Czy będę... Nie. Co jest? Dawaj, Farel. Tak jest, piąty, ósmy. Jeju, ja już widziałem, że robię myk do lobby. Ale zakwalifikowaliśmy się do finału, dobra. Over
and Under, tak się nazywa finałowa runda, jeszcze z kogutami, indykami i innymi tam świrami. Dobra, 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 wpadnę do środka. Nie, udało się przeskoczyć. Okej, udało się przeskoczyć. Okej, na razie idzie po mojej myśli, naprawdę. Nie! Boże. Okej, panie indyku, puść mnie, no co pan? Dobrze, dobrze. Nie, o, dobrze, dobra, nawet spoko. Nie, nie. Już są na mecie, już są na mecie. Jak on tak szybko dobiegł? No dobra, drugie miejsce i tak nie było złe. No ale moje miejsce też nie było najgorsze. Moi drodzy, mamy jeszcze Stumble Pass do odebrania i proszę bardzo, kolejne losowanie kółkiem. Dajcie pandę rzadką, rzadką pandę, please. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ta gierka mnie słucha i się po prostu ze mnie śmieje. Wiecie o tym, nie? Okej. Okay. Tutaj mam kroki takie korony. To oczywiście sobie odblokuję w następnym odcinku. No i co, moi drodzy? Pozostało nam jeszcze zakręcić kołem, ale cyberkołem, bo tutaj mógłbym trafić coś specjalnego, ametystową Nynx i tak dalej, więc ja sobie na pewno zakręcę pierwrzadki. Kolejne 5 spinów, a wy zostawcie łapeczkę w górę, bo teraz trafiamy Angelkę. Patrzcie, jest! Nie! Duplikat Wizarda. Teraz, teraz! Tak jest! Mamy to, moi drodzy! Battle Angel w końcu jest w mojej kolekcji i to chciałem osiągnąć na potrójnym kole. Kolejna legenda, duplikat. I nietypowy assassin, fajny nawet. Ale już go miałem, duplikat, a nie wiedziałem, że go mam. I proszę bardzo, jeszcze raz Robin Hood. Red Hood. Tak wyglądają moje skinki. Spójrzcie, jak ona przekozacko wygląda. Ma te cudowne skrzydła. Naprawdę to jest jeden z lepszych skinów legendarnych. Nie, to jest najlepszy ze skinów legendarnych, który mam odblokowany. I nie ma co gadać. Mógłbym jeszcze jej kolor skóry ubrać. Jak Angelka, to chyba byśmy zrobili już ją taką... O, czarny anioł. Black Angel. Wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, to zagrajmy jeszcze raz tym tylko skinkiem, bo muszę się nią nacieszyć. Mam nadzieję, że skinek odda i zrobimy sobie winka chociaż w tym odcinku. No dobra, Cannon Climb. To jest bardzo fajna mapka. Lubię ją. I nie ma indyku, więc całkiem nieźle. Czy jestem jako jedyny aniołkiem na tej mapie? A jak? Dobra, dobra, dobra. Okej, 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 okej. Młotek chciał nauczyć upadłego anioła latać. I dobrze mu to wychodzi. Powiem wam tak, że słabo to widzę chyba. Chyba słabo to widzę. Dobra, na chwilę obecną jest dobrze. Wszystko omijamy ładnie. Kulek też się nie boimy. Skoczyłbym też tutaj po murku jak ten chłop, ale nie będę ryzykował. Dobra, na easy. 12. Więc całkiem nieźle jak na upadłego anioła, nie? O, i Frozen Valkyria się nie zakwalifikowała, a to ci szkoda. A kolejną mapką, moi drodzy, jest co? No co? Odkurzacze. Laser. Laser. Dobrze. Tutaj będzie ciekawie na pewno. Block dash tak zwany. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. I to z indykami block dash. Farel, czy ty se żartujesz? Czy ty se, Farel, żartujesz? Czy wy widzieliście, co ja odwaliłem? Z tym totalnym borowikiem. Dobra, odejść, odejść mi, moi drodzy, bo mnie blokujecie, a ja nie lubię, jak ktoś mnie blokuje. Dobra. Na razie chill bombka. Dwie osoby spadły. Dobrze, to nie byłem ja. Bo jakbym spadł jako pierwszy, to bym po prostu... O kurde, o kurde, o kurde. Nie wytrzymał. Aha. Aha. Udało się na szczęście. Okej, znowu się udało. Dobra. Podkład. Jesteśmy dalej. Rozwalajcie, rozwalajcie, rozwalajcie. Ja się po prostu cofnę. Wciągam brzuch. Udało mi się przejść. A! Tak!
Jest! Łatwo. Qualify! Powiem wam tak, że nie spodziewałem się, że jeszcze mi się tam uda wcisnąć na tym brzuchu, tak slajdowałem. No, na krawędzi bym powiedział. Dobra, Farl, dawaj tym padem aniołem Winka. O nie, o nie, o nie, ja w to nigdy nie grałem. Pierwszy raz gram tą mapę. Lava Rush, pierwszy raz mi gierka dodała tą mapę. To znaczy, że jestem totalnym borowikiem i moja szansa na wygraną jest tutaj bardzo mała. Jak widać, ostatni jestem. Nie mam skilla na tej mapce. Dobra, ten doktorek jakiś świrnięty jest na prowadzeniu. O! Nie wiedziałem, że ta lawa się tutaj podnosi. Co jest? Dobra, lecę tędy. Nie, on już jest na mecie. On już jest na mecie. Czy nie, jeszcze? Jak ja wpadłem? No proszę was, jak ja wpadłem? Mhm. Nie no, niemożliwe to jest, że ja cały czas spadam. Powiem wam tak, tego się nie spodziewałem, że ta mapa jest tak ciężka. No ale no niestety, Mario 37 wygrywa, więc łapeczkę w górę dla Maria. Ja postaram się potrenować troszeczkę więcej, żeby tą mapkę później mieć w moim poluszku. Jeżeli wysłałeś do tego momentu, napisz w komentarzu: upadły anioł górą, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!